Siemaneczko, z tej strony Wejry i witam was bardzo serdecznie po około 5-miesięcznej przerwie od serii The Boogeyman. Jest to bodajże odcinek 4. W poprzednim odcinku chyba coś tam robiliśmy w kościele, chyba powinniśmy tam wrócić. Będzie chyba tędy, tak, tędy. Prawdopodobnie będzie tam leżało coś, co może nam się w jakiś sposób przydać. A jeśli nie, no to będziemy w kropce na dzień dobry i w sumie nie będzie zbyt przyjemnie z tego powodu. Dobra, więc chodźmy. Tak, to będzie to. Dobra. O, możemy popchnąć w krzyż. Popchnijmy go, ponieważ why the fuck not. A teraz trzeba będzie się rozejrzeć. Wiadro jest bezużyteczne. Ale za to możemy wspiąć się po krzyżu. Brzmi logicznie. I wbić okno, nie wiem. A, okej. Okay. Nie mów mi, czy masz zamiar przejść po tym? Nie ma innej drogi. Jeśli ci się nie podoba, to wyjdź. O, Dawid idzie z nami. Ouje, na twarzy widać, że niezbyt mu się to podoba. No cóż, mogłeś się wrócić, nikt nie kazał ci iść ze mną. Dobra, więc idziemy szukać Boogeymana i naszej żony Heleny. Tak, Helena. Dobra, chodźmy tu. I sobie teraz może... Sprawdźmy konia. Mały drewniany konik. Jej. Jakieś tam książki, łóżko. I pozytywka. Let's dance the piano. Pozytywka. Mamy kluczyk. Możemy odpalić pozytywkę. Czemu nie? Blam, blam, blam. Jak przyjemnie. Tutaj jest stara książka na biurku. To jest pamiętnik z pismem dziewczęcym. Ojciec dał mi piękne prezenty dzisiaj. Lalkę klauna, pozytywkę i wielkie pianino. Powiedział, że ta trójka jest, że tak powiem, razem. Lalka śmieje się, kiedy przekręcisz kluczyk. Dzisiaj jeden z moich służących śpiewał piosenkę w jego ojczystym języku. Zdecydowałam, że zamiast mówić ojcu, ja po prostu go spytam, co to znaczy. To idzie tak. Słońce świeci w górach, wiatr wieje między drzewami. Wiatr coś tam kwiaty, chyba rusza kwiatami. I glitter from the moonlight, nie wiem. To może być niecywilizowane, ale ja muszę przyznać, że chyba mi się podoba, czy coś w ten deseń. Nudziłam się dzisiaj, więc spytałam jednego ze służących, żeby powiedział mi ich wszystkich imiona. Brzmiały raczej dziwnie. Powiedział, że to było Envodoigaechisvnjechnvdoganolvzgv i Acilvski. Właściwie Acilvski to było jego imię, ale nie powiedział mi, co to znaczyło. Nie wiem, co znaczy impertinent. Coś tam, jakiś tam był ze mną. Obraziłam się i zdecydowałam się powiedzieć ojcu. On był bardzo wkurzony. Powiedział, jak śmiesz uczyć moją córkę takich słów. Tego ranka wyszłam na zewnątrz. Duży, silny wiatr zawiał i przyszła mi do głowy myśl o tym służącym z tamtego dnia. Bez myślenia pomyślałam sobie, jak nieprzyjemnie i kopnęłam to Co? Co kopnęłaś? Kiedy powiedziałam o tym ojcu, jego głowa została spalona. Zaraz, co? Zabiliście go, pozakopaliście jego głowę? What? Dobra, nieważne. Kluczyk z pozytywki wypadł. Jej, możemy go zdobyć. Zdobyliśmy klucz z pozytywki. Oh yeah. Chodźmy dalej. O nie, klauny. Nienawidzę klaunów. Małe pianino. Dobra, to nie jest grand pianino, więc to nie będzie to. Ale chyba z tego O kurwa. Jeszcze więcej tekstu. Nie chce mi się. Nie, za dużo tego. Spróbujmy go jakoś odpalić. Insert the music box key. Dobra. Powinien się zaśmiać. Halo? Śmiesz się? Może musimy wyjść. O! What? Coś wypadło na podłogę. Kawałek papieru. Save her for the room of Setset? Genealogia Adama, Arka Noego, Wieża Baby. O! Zabraliśmy klucz, dobra. Chodźmy dalej.
jest jakieś ciało. Raczej nie powinniśmy z tym gadać, bo mamy ze sobą cywila. O, i jest pianino i obraz. Aha. Okej. Grand piano, wielkie piano, stare pianino, nie wiem. Tutaj jest dziurka na klucz, ale ma dziwny kształt. Music box key. Insert the music box key. Okej. Open the cover. Open the top. O, przycisk. Tutaj jest przycisk. Yay. Press the switch. Tajemne przejście jak w Chórym Potterze. O, tak. The painting is open like a door. There seems to be a room inside. Yes. Go inside. Chodźmy do środka. David, pożycz mi swoją zapalniczkę. Zostań tutaj. Zostań przy obrazach i rozglądaj się. Zawołaj mnie, jeśli zobaczysz coś dziwnego. Rozumiem. Jej. Po przygodę. Może powinienem zapisać. Dobra. Dobra, chodźmy za tym. Halo, halo. O, znowu ta lalka. Duża lalka. Klauna. Stare zabawki na stole. Bla, bla, bla. Books in case, mostly storybooks. Po występie ostatniej nocy biedny mały człowiek wyszedł z miasta do i poszedł do samotnego ogródka w kościele. Coś tam kwiatów, chyba kolor kwiatów na grobku Kolumbiny już wyblakł. Wtedy on usiadł. Coś tam, co to za nauka dla malarza? Z jego podbródkiem na jego dłoni, nie wiem czemu tak płynąć, chyba na odwrót. W jego oczach skierowanych w moim kierunku, on patrzył na groteskowy monument. Puccinello na nagrobku, dziwne i komiczne. Gdyby publika zobaczyła ich ulubieńca, jakby aplausowali i płakali. Brawo, Puccinello, brawo, bravissimo. Aha, okej. Okay. Hej, detektywie. Up to your silly profiling, it seems. Co to znaczy profiling? Czemu ja nie spróbuję tak samo? Profilowanie, co? Zawsze nosisz małe pudełko ze sobą. Ważne małe czarne pudełko. Skarb, który trzymasz blisko. Czy nie zauważyłeś zapach z tego pudła? To jest... To wiesz, co to jest, prawda? Czy myślisz, że jesteś lepszy ode mnie? Czy chcesz mnie zabić? Lub być moim przyjacielem? Przepraszam. Proszę, wybacz mi. Czemu ja... Modlę się, żeby ulepszyć ten pokrzywiony język? Co? What? Nie, dobra, wiecie co? Spadamy stąd. Nie podoba mi się tu. Dziwnie dmucha mi po uszach. Nieprzyjemne uczucie. Zaraz, gdzie jest Dawid? A, jest tutaj, dobra, nieważne. Dobra, no to ja sprawdźmy trupa w takim razie. Ciało przywiązane do krzesła. A tobie co? Hej, gościu. Ciało przywiązane do krzesła. Wygląda to, że został postrzelony... In the temple. Temple to świątynia. Co może to jeszcze znaczyć? Czy wszystko w porządku? Przepraszam, ja po prostu czułem się trochę... Nie zdaję sobie sprawę, że nie będzie ci się to podobać. Przepraszam, nie mogłem... Co? Nie mogłem nic powiedzieć, dopóki nie podszedłem. What? Wiesz, to ciało było dziwne. Dziwne? Czemu? Inni służący byli znalezieni martwi. W czymś, co wygląda jak żyjące przestrzenie, ale ten był z dala stąd. Nie wspominając, że znalazłem go na podłodze. Amunicja. Więc byli postrzeleni? Co? Wszyscy inni byli złapani, kiedy nie zdawali sobie z tego sprawy i zostali... Dźgnięci. Ten został przywiązany do krzesła i postrzelony w głowę. Mam to, że on walczy do samego końca. Czy to jest po prostu dla show również? Myślę, że mam pomysł.
Nie jestem pewny również, ale racja. To jest dziwne, że on użyłby broni. Zastanawiam się dlaczego. Na broni w sensie pistoletu, żeby nie... Cholera. Powinienem już to zauważyć. Ach, to uczucie jest okropne. Czuję się, jakbym brakowało mi czegoś. Coś, co powinienem zauważyć wcześniej. Ale nie zauważam. Mój umysł po prostu nie pracował ostatnio. Czemu? Myślisz o rozwodzie? Myślę, że to dlatego, że nie jestem wystarczająco dobrym mężczyzną, żeby rozwiązać dwa problemy naraz. Jesteśmy wystarczająco męscy? To trochę przykre. Dobra. Spróbujmy na dół. Tutaj. Jej! O co? O nie. Znowu zagadki. Tutaj jest mały napis na ramce. Jeśli pole bitwy jest spokojne, armie, że tak powiem, ułożą się... Nie, zaraz. Zbiorą się w ich kampusach. Wtedy... Jeśli pole bitwy jest wciąż spokojne, armie pozbierają się w swoich namiotach, wtedy głupi żołnierze nie ruszą się nawet o krok. I wtedy nawet strażnicy bram będą spali przy pracy. W trakcie pracy. Okej. Teraz jeszcze raz, jak to było? Camp. Ale gdzie to jest camp? Mogę ich jakoś przesunąć? Zaraz. W sumie nie możemy tu nic zrobić. Dobra, spadamy stąd, fuck logic. Zamknięte. Cholera. Może tutaj? Oho. Kawałki są... Znaczy no, pionki są pokładane na szachownicy. Świetnie. Co w związku z tym? Tyle? What? Co my mamy robić? A. Okej. Okay. The Iron Gate with stone statues in the floor. Keith, czy myślisz, że możesz się wspiąć po tym? Myślisz, że kim jestem? Nie ma takiej możliwości. Oh shit. Pora na zapis i pomyślenie, co mamy zrobić. Na pewno któreś z tych wojsk powinno być chyba ułożone w linii. Pytanie jak? Prawdopodobnie trzeba je ułożyć w miarę sensownie. Dobra. Dobra, palimy, jolo. To szachy i tak nie mają sensu. Długie pionki powinny być na froncie, ale skoro wszystko ma być w linii, no to... Dobra. I jolo powers! Nie działa. Why? Przecież zrobiłem tak, jak chcieliście. Chociaż nie zaraz tutaj. Shit! Zaraz. Może ja to mam do flagi? A, no tak, gra się jeszcze nie rozpoczęła, czyli oni nawet nie wyszli jeszcze na pole. Płynąć w ten sposób. Easy peasy. Lemon squeezy. Dobra, starczy. Starczy wrednych dźwięków. Dobra, chodźmy za tym. Brudny talerz, z tyłu pisze Nvdoigahi. O nie, to było... Ci służący spali w takich pokojach? Współczuję. A to czyj pokój? Nic w środku? Ganolfs... Dobra. A to? Svnoigalfindo.
Może te imiona. I... Acylwski, o ty byłeś ważny, ziomuś. Gdzieś tu twoja głowa musi być. Dawaj mi swoją głowę. A mój nie. Teraz tu byłem. Tu też byłem. Dobra, chodźmy dalej. No, słuchać ojca Sophie. Jak mu tam było? Richard? Głos Richarda nie dochodzi stąd. Tworzyliśmy od wewnątrz. A tam jest Richard! Richard! Keith David! Czy wiecie, gdzie jest Sophie? Zniknęła? Ja spojrzałem gdzie indziej na sekundę i ona nie była już tutaj. Nie mogę jej znaleźć nigdzie. On musiał ją porwać. Spokój się. Zacznij od początku. Mówić takiemu... jakiemuś tam ojcu, żeby się uspokoił. Nie zrobi niczego dobrego, wiesz? A, że... troskliwego ojca. No, gdzie? Ty, czy zabrałeś moją córkę? Gdzie jest Sophie? Ach, Richard, taki przerażony, że twoja córka opuści ten świat tak szybko, kiedy nie będziesz patrzeć. Tak jak twoja żona została okradziona... od ciebie. Została skradziona z ciebie przez... pistolet jakiegoś tam złodzieja. Co? Nie słuchaj go, Richard. Twoja żona była taką radosną i żywotną kobietą, Richard, ale prawda jest taka, że ona była niesamowitą idiotką, zostawiając siebie w opiece takiemu bezużytecznemu facetowi jak ty. Ale to musiała być szczęśliwa śmierć, tylko jeden strzał i zniknęła. I co za kochająca córka, którą... jaką kochającą córkę ona zostawiła. Masz ją jako prawdziwe memento po twojej wspaniałej żonie, prawda? Ale ludzie umierają tak łatwo. Jestem pewny, że zdajesz sobie z tego sprawę. Przestań. Uspokój się, Richard. Nie słuchaj jego słów. Och, biedny Richard. Alas. Co? Grandlers are down to just one... A, że jego rodzina, on miał chyba tak nazwisko. Grandlersi zmniejszyli się do jednego Grandlersa. Ale nie płacz. Niedługo będziecie Grandlersami ponownie. W piekle. Nie waż się obrażać mojej rodziny. Co zrobiłeś, Sophie? Oddawaj ją w tej chwili. Jeśli położysz na niej palec, ja... Ty potworze. Richard, uspokój się. Więc myślę, że lepiej sobie pójdę. Słodka mała Sophie czeka na mnie. Boogie. Wracajmy do Lens i Shirley. Nie, do Lensa. Boże, zapomniałem. Ej, teleportowaliśmy się. Jest mi tak przykro. Ja nigdy nie zauważyłam, że ona zniknęła. I gdzie ona była? W łazience. Myślę, że ona poszła skorzystać, ale nigdy nie wróciła, więc... rozwaliliśmy drzwi i wtedy... Ona uciekła? Zniknęła? Nie wiem. Sprawdźmy wannę. What the fuck? Ten mały gnojek. Czyli myślisz, że możesz wejść do wentylacji nad wanną? Zbyt ciasno, moje ramiona nawet się nie zmieszczą. Ona jest wystarczająco mała, że mogła dać radę. Masz na myśli, że Sophie uciekła sama? Nie możesz przemieszczać się... Nie możesz uciec przez okna. Tam jest Cliff na zewnątrz. I kiedy sprawdziłem pomieszczenie, żeby znaleźć jakieś dziwne rzeczy, kiedy weszliśmy po raz pierwszy... brzegi wanny mają oznaczenia zrobione przez... czółka, tak? Tak się na to mówi? I trochę piachu wypadło... z wentylacji. Więc musiała wspiąć się, żeby tam wejść.
Ta skrewnie... Delikatna dziewczyna mogła tam łatwo przejść. Richard, poczekaj! Nie możesz iść sam. Proszę, pozwólcie mi iść. Ten dureń ma Sophie w swoim garści. Muszę znaleźć. Nie, nie jeszcze, ona nie ma. On jest rodzajem kolesia, który wykłada ciała dla widoku, dla show. Gdyby złapał Sophie, on już by dawno się... Co? Flantit. Nie. On musiał usłyszeć Richarda szukającego Sophie i zdecydował się... Medle. Kurde, ile słów, których nie znam, no nie! Znajdziemy ją, zanim on znajdzie. Chodź, Dawid. I ja też chcę iść. Zostajesz tutaj. Jeśli spróbujesz czegokolwiek, nie mogę zagwarantować twojego bezpieczeństwa. Poczekaj! Nie, ja nie chcę tracić córki. Proszę, musisz znaleźć ją dla mnie. Ona jest moją jedyną córką. Kiedy moja żona zmarła, nie mogłem spojrzeć jej w oczy przez jakiś czas. Ale wciąż ona dorosła w taką piękną dziewczynę. Jest moją dumą i szczęściem. Jeśli coś się jej wydarzy, ja... Nie martw się. O Jezu, jak ja mam oczy. What? Co mi się dzieje? Sorry. Przepraszam. Po prostu omsknęła mi się ręka. Wygląda na to, że mam za mało magnezu. Ale znajdę ją. Poczekaj na nas. Dobra. Możemy iść dalej. Czemu nie? Może zaraz tędy przyjdziemy. No, tędy przyjdziemy. Zaraz tu były drzwi, których w sumie nie otworzyliśmy. Wow, jak tu pięknie. Okej. Okay. I co teraz? Nic dla mnie? Kompletnie? Chcę jakiś przedmiot. Książki. Nienawidzę tego. Język, których służący mówią, jest salaż. Nie jestem w stanie zrozumieć słowa. Miałem służących, którzy tłumaczyli niektóre słowa dla mnie. To powinno ładnie się sprzedać, ten dziennik? Dla moich ludzi. Co? O nie. 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 Znowu łamigłówki. Why you do this to me? O nie. Dobra, będziemy musieli tłumaczyć to cholerstwo tak bardzo, jak mi się nie chce. Zaraz, co? Take what's under the bed. Wcześniej tego chyba nie było. Zdobyliśmy kawałek papieru. Zaraz, mamy już taki kawałek. Czy mamy dwa kawałki? O Jezus. O nie. Nie, jeszcze więcej tego. To potrwa wieki. Dobra, no to wiecie co? Usłyszymy się za 20 minut. U was to będzie 5 sekund. Jak przetłumaczę to cholerstwo. Stal paper. O tak. Przykładając papier do słownika, zdobyłeś, że tak powiem, informacje, co zostało tam napisane. Mój kompanion, muszę wejść do podziemi. Wiem, że moja głowa zostanie ścięta. I to będzie ostrzeżeniem. Przepraszam, że nie byłem w stanie dać tego tobie. Proszę, bądź ostrożny. Okej. Okay. Jeszcze jedno. Stary paper 2. Bla, 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 bla. Przetłumaczyliśmy. O Jezu. Drodzy więźniowie, nie jesteśmy w stanie już tego wytrzymać. Jest czas, żebyśmy walczyli z tymi tyranami. Będziemy walczyć dla naszych kompanów, którzy coś tam na zewnątrz. Nawet jak tekst jest przetłumaczony z tego chorego języka, to ja wciąż nie jestem w stanie przetłumaczyć niektórych po angielsku. To jest smutne. Otóż zdobyłem klucz, który pozwoli nam wyjść na zewnątrz. Będziemy musieli poczekać do nocy, wejść do ogrodu i dołączyć do naszych przyjaciół na polach. Będziemy obserwować vigilantly i zdobędziemy zamek dla nas. Córka z nas da ten klucz do kogoś innego. Zaraz, nie. Córka z nas będzie dawać... Córka z nas będzie podawać ten klucz do każdego z nas.
innego każdego dnia, w tej samej kolejności, jak w piosence, którą nasi ludzie znają. Aha. No dobra. Czyli klucz musi być tutaj. Look closer, maybe there's a key inside, my friend. Coś utknęło na tyle kraty. Zdobyliśmy klucz. A tym kluczem będziemy mogli się dostać niby na zewnątrz. Czyli tu? Tu jest zewnątrz. Halo, halo. Jak ja mam teraz stąd wyjść? Jest przejście! Boże święty, dzięki ci, gro. Boże, jesteśmy w stanie przejść. Dobra, chodźmy za tym. Tu były zamknięte drzwi. Bodajże te. Ale teraz mamy klucz. According to the letter K to get outside. I powinniśmy wyjść na zewnątrz. Chyba. O nie, jeszcze więcej. Co? Zardzewiałe metalowe drzwiczki, które się nie otworzą. Wygląda to, że są zamknięte. Zabór. Trzymany przez jakieś liny, nie drgnie. Pewnie zginiemy, jak to rozwiążemy. Może wystrzeli nam z wodą prosto w twarz. No nawet żyjemy. Dobra, walić to. Idziemy dalej. O, roślinki, jak przyjemnie. Okej. Chyba tak nie powinno być. Chyba coś zjebaliśmy. Wybaczcie za słownictwo, ale prawdopodobnie zrobiliśmy coś źle. Więc może lepiej będzie, jak to po prostu przywrócimy. Tak jak było. Dobra. Mam nadzieję, że już będzie normalnie. Mniej nieprzyjemnie. No, od razu lepiej. Woda wypełnia depresję na podłodze. Dobra, spadamy dalej. Palić to. Jaki piękny ogródek. Co to za psy? I nie podoba mi się to. Halo? Czy jestem ktoś? Jakieś pieski przyjemne? Może nie zjedzą mnie na śniadanie? Okej, mamy nagrobek. To chyba ten... O-o. Sophie? Halo? Step back. Cofnij się. Ja wciąż mam swój topór. O. Zaraz. Czemu musi być tak? Nasze pierwsze wakacje w latach. Zastanawiam się, czy z Heleną wszystko w porządku. Okej. Okay. Och, to Sophie. Czy coś jest nie tak? Czemu poślubiłaś pana Keefa, Helena? Czemu o to pytasz? Ostatnio czułam, że moje serce nie bije szybko już w ogóle. Mogę myśleć, że ludzie są wspaniali w ogóle, ale to wszystko. Ja nie jestem w stanie być podekscytowana tak jak kiedyś. To tak jakbym zapomniała, jak kochać. David i Shirley nie dogadują się. Znaczy, dogadują się bardzo, więc jestem zazdrosna i nie chcę być sama na zawsze. Więc chciałabym wiedzieć, dlaczego ty i Mr. Keith zdecydowaliście się na to, by być razem. Helena. Ach, to dlatego, że był taki przystojny. Wiesz, miłość jest jak diament? Jak kryształ. Jest zakopana głęboko w sercu człowieka. I pewnego dnia ty po prostu go odkopujesz. Uczucia takie jak miłość i sympatia mogą stworzyć różne kryształy.
od zazdrości, złości i dumy. Znaczy, zazdrość, zło i duma może je zniszczyć również. Czy kiedykolwiek znalazłaś taki kryształ? Tak, ale zostałam porzucona. Znaczy, wiecie. Nie martw się, odnajdziesz ją ponownie. Mam nadzieję, że możesz znaleźć wspaniały kryształ pewnego dnia. Więc jaki jest twój kryształ, Helena? Mój jest już ukończony. Ja już nie chcę coś tam medle z tym w ogóle. Ja po prostu chcę trzymać go głęboko w moim sercu. Jest tak wiecznie. Twoje włosy są całe porozwalane, młodo domu. Powinniśmy wrócić do środka. Boże. Nie, co ja robię w ogóle? Co ja robię ze swoim życiem? Co ja nagrywam? Co tu się dzieje? Nie, to jest dobra. Nie. Ach, nie. Co? Jej, teraz wyjdziemy bez powodu. Wątpię, że to prowadzi na zewnątrz. Musi prowadzić gdzieś do innego miejsca w zamku. W porządku. Wejdę tam jak gdyby nigdy nic i spierniczę moim ziomeczkom bez powodu. Dobra, wiecie co? To by było na tyle na ten odcinek, bo już tyle rzeczy zrobiliśmy, że Beskidu nie mam pojęcia, co robić dalej. Więc dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka z The Boogeyman po około 5 miesiącach przerwy. Jeśli wam się spodobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę, komentarz też mile widziany, czy subskrypcja. To by było na tyle na ten odcinek. Życzę wam miłego dnia i do usłyszenia w kolejnych materiałach, w przyszłych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.